Jesteśmy po publikacji dużego badania, które zostało zrobione przez izby międzynarodowe. Przede wszystkim adresatami tego badania byli inwestorzy zagraniczni, którzy już operują w Polsce. I teraz tak, mamy takie trzy kategorie informacji zwrotnej z tego badania. Po pierwsze pozytywy. Cały czas bardzo mocno inwestorzy podkreślają, iż dużym pozytywem i kryterium, na które bardzo mocno patrzą pod kątem satysfakcji, zadowolenia z obecności w Polsce, jest obecność Polski w Unii Europejskiej, czyli te trwałe powiązanie Polski ze strukturami Unii Europejskiej, zarówno od strony przewidywalności prawa, jak i od strony interakcji z rynkami Unii Europejskiej. Drugim bardzo ważnym, pozytywnym kryterium to jest kapitał ludzki. Kapitał ludzki pojawił się w wynikach pozytywnych aż w czterech miejscach i to i pod kątem wykwalifikowania kadry, jak i pod kątem dostępu do akademickiego wykształcenia i to i akademickiego, i zawodowego. Po stronach takich, nazwijmy to średnich, cały czas do poprawy jest infrastruktura. Infrastruktura jest wzrost po stronie postrzegania infrastruktury, choć jeszcze mamy trochę do zrobienia na tym polu. A te aspekty negatywne, to bardzo mocno to badanie w tym roku pokazało, iż problemem, który dostrzegają inwestorzy zagraniczni, jest stabilność i przewidywalność polityki gospodarczej. Czyli ten aspekt w tym roku, w tym badaniu, tak naprawdę Polska zajęła ostatnie miejsce z punktu widzenia krajów badanych. Stabilność polityczna, ona w tym badaniu ciąży Polsce, bowiem została, no, w tym badaniu wyszło, iż z punktu widzenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej mamy tutaj najniższą pozycję. Więc to jest trochę odpowiedź na Pani pytanie, tak? To właśnie jest ta stabilność i przewidywalność systemu politycznego i gospodarczego w związku z tym, która się pokazała jako pewien problem. To, czego potrzebuje inwestor zagraniczny, to również przewidywalności prawnej, przewidywalności regulacyjnej, bo ta może mieć kluczowy wpływ na prowadzone inwestycje i na wskaźniki, które inwestor zakłada przy decydowaniu o tym, żeby jakąś inwestycję podjąć w Polsce. Klimat polityczny na pewno rodzi pytania, tak? Wszelkie zmiany, i to jest zupełnie naturalne u wszystkich inwestorów, że wszelkie zmiany polityczne, ekonomiczne, społeczne będą rodziły pytania o to, w jaki sposób to może wpłynąć na moje inwestycje, na mój biznes, który prowadzę w danym kraju. Oczywiście, że po 8 latach jednego rządu w Polsce zmiana zarówno na stanowiskach w rządzie, w Sejmie, na stanowisku prezydenta sprawia, że inwestorzy zagraniczni zaczynają się interesować Polską.